Bezpieczne zakupy w sieci. Bezpieczny sklep internetowy. 84% mieszkańców Polski deklaruje, że korzysta z internetu, a ponad połowa robi w sieci zakupy. E-commerce, czyli handel elektroniczny, to najszybciej rozwijający się na świecie rynek sprzedaży. Pierwszy sklep internetowy w Polsce powstał w 1997 roku. Teraz jest ich ponad 20 tysięcy. Oczywiście zdecydowana większość z nich działa uczciwie, ale są też takie, które za pomocą różnych sztuczek próbują klienta oszukać. Przede wszystkim powinniśmy kupować w sprawdzonych miejscach, czyli w takich, w których już wcześniej kupowaliśmy i byliśmy zadowoleni zarówno z produktu, jak i z samego miejsca, w którym kupowaliśmy. Albo jeżeli nie mieliśmy wcześniej kontaktu z tym sklepem, warto zapoznać się z opiniami innych kupujących. Sklep, na którego stronie nie znajdziesz danych rejestrowych i danych kontaktowych, też powinien budzić wątpliwości. Poza tym warto sprawdzić datę rejestracji firmy, bo może się okazać, że sklep powstał dosłownie kilka chwil przed opublikowaniem na jego stronie jakiejś super promocji, która jest po prostu zwykłym oszustwem. Jednym z ważnych elementów każdej strony internetowej jest jej adres i symbol kłódki. Według raportu Związku Banków Polskich Cyberbezpieczny Portfel aż 25% internautów nie zwraca na to uwagi. Na początku adresu powinien znaleźć się szyfrowany protokół HTTPS, a kłódka powinna mieć kolor zielony. Zielona kłódka informuje użytkownika, że dana strona została zabezpieczona certyfikatem. Można kliknąć w tę ikonkę, żeby potwierdzić, że dany certyfikat został wystawiony dla konkretnej instytucji i na konkretny czas. Klienci sklepów online cenią sobie zwłaszcza ich całodobową dostępność oraz nieograniczony czas na wybór poszukiwanych produktów. Czyli co? Wsiadamy sobie przy smartfonie czy komputerze i działamy. Otwieramy strony internetowe sklepów, oglądamy produkty, zapoznajemy się z zasadami zakupów i możliwościami płatności. I wszystko ma tutaj znaczenie, zwłaszcza jeśli podczas finalizowania transakcji nagle zmieniają się zasady. Uwaga! Podczas zakupów online zapoznaj się z warunkami transakcji i płatności. Często zdarza się tak, że sklep deklaruje, że umożliwia dokonywanie płatności różnymi kanałami, a w momencie, w którym próbujemy sfinalizować naszą transakcję, okazuje się, że sklep przyjmuje płatność na przykład wyłącznie za pośrednictwem karty kredytowej. W takim wypadku doradzałbym rezygnację z zakupu, dlatego że może to świadczyć o tym, że sklep próbuje w sposób nieautoryzowany pozyskać dane naszej karty kredytowej. Bardzo ważne jest to, żeby podczas robienia zakupów była możliwość zalogowania się do systemu transakcyjnego Twojego banku i żeby właśnie tam dokonać płatności. Zachowaj szczególną ostrożność wtedy, kiedy sprzedawca nie korzysta z usług operatora transakcji internetowych, a rachunek bankowy wysyła Ci mailem. Bezpieczne zakupy w sieci to świadome i rozważne działanie. Przed zakupem czegokolwiek warto sprawdzić komentarze innych klientów na temat danego sprzedawcy internetowego, zabezpieczenie strony. Adres powinien zaczynać się od skrótu HTTPS. Klikając symbol kłódki sprawdzisz ważność certyfikatu oraz dla kogo został wydany. Metody płatności. Profesjonalnych sprzedawców internetowych obsługują bezpieczni i uznani operatorzy płatności internetowych. Sprawdź, czy kupujesz za pośrednictwem uznanych internetowych serwisów, czyli takich, które działają od dłuższego czasu i cieszą się dobrą opinią. O reputacji sklepu internetowego nie świadczy ani atrakcyjna szata graficzna tego sklepu, ani agresywna promocja i obecność reklamowa. Najlepiej o niej świadczą zadowoleni klienci oraz sam czas obecności na rynku takiego sklepu.